Już w najbliższą sobotę, 3 lutego, w Bielawskim Teatrze Robotniczym odbędą się Mistrzostwa Breakdance organizowane przez Stowarzyszenie BWA Breakers. Środki na organizację wydarzenia pochodzą z Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk. Udało nam się wygrać dzięki wsparciu ludzi z naszego regionu oraz z całego Dolnego Śląska. Mieliśmy 1927 głosów, przebiliśmy trzykrotnie naszych rywali z okręgu wałbrzyskiego i uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Jesteśmy już praktycznie na dopinaniu ostatniego guzika, jeżeli chodzi o organizację zawodów. Do Bielawy na BWA Masters Mistrzostwa Breakdance przyjadą tancerze z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy oraz wielu innych państw. Będą to chyba największe zawody, jakie odbywały się na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o breakdance. Tak, zdecydowanie są to największe zawody, jeśli chodzi o Dolny Śląsk. Myślimy też, że nasze zawody będą zawodami roku, jeżeli chodzi o polską scenę taneczną breakdance. Again, Clay is very free with his movement. Takes risks. Sometimes he doesn't know if he's gonna make it. Then he does. Tancerze będą walczyć w 5 kategoriach tanecznych. Kategorii Kids Battle, czyli będzie można zobaczyć najmłodszych, prezentujących bardzo wysoki poziom. Kategorii Bigger Contest, czyli walk kobiet. Oraz 2 kategoriach dla profesjonalistów 3x3 oraz głównej kategorii 1x1, gdzie tutaj sprowadziliśmy tancerzy najwyższej półki, którzy jeżdżą na największe zawody na świecie typu Red Bull BC One. Przypominamy, że zawody BWA Masters odbędą się już w najbliższą sobotę w Bielawskim Teatrze Robotniczym. Zapraszamy wszystkich o godzinie 18:00. Wstęp wolny.